Panie pułkowniku, jest pan nowo mianowanym dowódcą jednostki wojskowej Grom. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? Moje doświadczenie zawodowe, jeżeli chodzi o edukację, bo tak chciałbym pierwszy powiedzieć, sięga roku 92, jak poszedłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą w roku 96 skończyłem. Następną formą edukacji, jaką pobrałem, była Politechnika Lubelska, gdzie skończyłem studia magisterskie. Następnie na Akademii Morskiej w Gdyni skończyłem studia podyplomowe i skończyłem Akademię Obrony Narodowej, gdzie ukończyłem studia doktoranckie. W 96 roku przeszedłem selekcję do jednostki wojskowej Grom. Następnie w 99 roku zostałem przez ówczesnego ministra powołany do tej jednostki. W 99 też roku rozpocząłem kurs podstawowy, który skończyłem. Następnie piastowałem kolejne stanowiska w zespole szturmowym, bo ja się wywodzę ze szturmu, jestem typowym szturmowcem. Byłem zastępcą dowódcy sekcji szturmowej, byłem dowódcą sekcji szturmowej, byłem dowódcą grupy szturmowej. Następnie przez dwie kadencje byłem dowódcą zespołu szturmowego, wodnego. Jeżeli chodzi o background doświadczenia misyjnego typowo, to uczestniczyłem w operacjach Enduring Freedom, Iraqi Freedom, ISAF Mission. W międzyczasie w tych akcjach, mogę tylko powiedzieć o tych, które miały tam jakieś odzwierciedlenie medialne, których nie byłem personalnie dowiązany. To była jedna z pierwszych operacji w porcie Umm Qasr, jak też operacja opanowania platformy. Uczestniczyłem w tych operacjach, byłem jednym z żołnierzy, którzy brali w tym udział. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie późniejsze, już jako dowódca Task Force'u 49, byłem w Afganistanie w Kandaharze, gdzie miałem przyjemność dowodzić komponentem sił koalicyjnych. Po powrocie na wniosek dowódcy sił specjalnych ISAF, generała Bera, po wzorowej opinii zostałem odznaczony przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego krzyżem komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego. Byłem jednym z pierwszych odznaczonych żołnierzy. Przyjąłem sobie w ogóle taką zasadę, że w momencie, kiedy wyjeżdżam z żołnierzami na misję, miałem to zawsze zakodowane, po prostu wszyscy wyjeżdżamy i wszyscy wracamy. Tej zasady się trzymałem, do tej pory mi się to udawało. Jaka jest pana wizja rozwoju jednostki i szkolenia żołnierzy? Pierwszym moim celem, jeżeli chodzi o szkolenie, to chciałbym zmodernizować proces szkolenia tak, żeby zmniejszyć do minimum wypadki, w tym wypadki śmiertelne. Drugim celem, który chciałbym osiągnąć, jest zwiększenie i doprowadzenie infrastruktury żołnierzy, głównie zespołów szturmowych, do poziomu takiego, żeby traktowali po prostu koszary jak swój własny dom, a nawet czuli się w nich lepiej jak u siebie w domu. Kolejnym zagadnieniem, które chciałbym tutaj poruszyć i przybliżyć, jest proces naboru żołnierzy. W tej chwili borykamy się z problemem ukompletowania zespołów szturmowych. Brakuje nam ludzi i chciałbym tutaj się pochylić i stworzyć system, który doprowadzi do tego, że nie będziemy mieć w przyszłości z tym problemów. Moim kolejnym marzeniem jest stworzenie systemu zagospodarowującego żołnierzy, którzy odeszli do cywila, do rezerwy od nas z jednostki. Jest to materiał bardzo dobrej klasy, jest wyszkolony i jest stratą dla państwa, że tacy ludzie marnują się w cywilu, a gdzie mogliby spokojnie jeszcze przez kilka kadencji posłużyć jako rezerwiści. Stworzenie drugiej jednostki, drugiego teamu, który jeszcze przez kilka lat będzie po prostu utrzymywał swoją kondycję bojową. Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć i chciałbym ten cel osiągnąć, jest powołanie do służby kobiet żołnierzy. Co z wykorzystaniem sprzętu najnowszej generacji? Jednostka, biorąc pod uwagę jej specyfikę, do tej pory miała możliwość wykorzystywania sprzętu najnowszej generacji.
Czyli innymi słowy mówiąc, to co dopiero wchodziło na rynek, my braliśmy ten sprzęt, testowaliśmy, z naszą opinią liczyli się wszyscy jak gdyby dookoła. W tej chwili ten proces troszeczkę uległ zmianie. Mamy sprzęt, delikatnie rzecz ujmując, stary. Mówię to o różnego rodzaju sprzęcie do zabezpieczenia funkcjonowania żołnierzy, do funkcjonowania takiego, żeby nie było w przyszłości wypadków, żeby mieli po prostu wsparcie ze sprzętu najnowszej generacji. Nie może być takiej sytuacji, że żołnierz, który idzie do działania, zastanawia się, czy ten noktowizor będzie mu działał w czasie operacji, czy za chwilę mu przestanie działać. Sprzęt musi być najnowszej generacji, najwyższej klasy. Tutaj przydałby się system, który to po prostu nam umożliwi.